chciałbym z radością poinformować, że dobre wieści płyną z wrocławskiego lotniska. Te dobre wieści polegają na uruchamianiu kolejnych połączeń lotniczych, przede wszystkim na południe Europy do krajów słonecznych, takich jak Grecja, jak Hiszpania, powoli Włochy. Część tych kierunków ruszyła z początkiem maja, kolejne są uruchamiane dosłownie w tych dniach. Wysyp połączeń, jaki nastąpi, to jest czerwiec. Tutaj ruszy właściwie większość tych kierunków, które zostały zamrożone na czas pandemii. Myślę, że każdy z nas, każdy turysta znajdzie tutaj ofertę dla siebie, znajdzie ofertę na swoją kieszeń, na swoje zainteresowania, na swoje upodobania. To będą kierunki zarówno czarterowe, takie, w których kupujemy pełny wyjazd z biurem podróży, przelot, hotel i tak dalej, ale też ogromna ilość kierunków niskokosztowych, wyspy greckie, wyspy hiszpańskie, Hiszpania kontynentalna, kontynentalna Grecja, Włochy. To jest to coś, co lubimy najbardziej. Myślę, że wszyscy potrzebujemy takiej chwili odpoczynku po COVID-zie i dzisiaj zarówno wrocławskie lotnisko, jak i przewoźnicy lotniczy obecni na naszym lotnisku będziemy w stanie taką ofertę zaproponować.